Ojcze, ja dziękuję Tobie, że przekażę wszystko tak, jak powinnam przekazać. Ja modlę się teraz o umysły ludzi. Dziękuję Ci za koncentrację. Dziękuję Ci, że ludzie nie są rozproszeni i są dalej otwarci na przyjmowanie Twojego Słowa. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Biorę w tej chwili autorytet nad wszelkim chaosem, rozproszeniem, zmęczeniem, rozkojarzeniem. Ja mówię, że nasza uwaga skoncentrowana jest na Twoim Słowie, na tym, co Ty mówisz dzisiaj do Kościoła. Amen. Przyjaciele, na początek chciałabym Wam powiedzieć takie słowo, i to jest słowo napomnienia w temacie wskrzeszeń. Przyśnił mi się Jezus. Przyśnił mi się Jezus i powiedział do mnie, że temat wskrzeszenia jest tematem objawienia. Nie modlimy się o wskrzeszenie, jeśli nie mamy objawienia. Modlimy się tylko i wyłącznie, jeśli mamy objawienie. I dał mi słowo, że będę wiedziała. Ja po prostu w sobie będę to czuła, kiedy mam się modlić o wskrzeszenie. Powiedziałam to Arturowi i kiedyś Kenneth Hagin miał coś takiego, że jak go chyba szczypała ręka, tak? To był demon? Jak prawa albo lewa. W ogóle modlę się o te rzeczy, ponieważ modlę się o przebudzenie. Chcę być człowiekiem przebudzenia. I o tym chcę do Was dzisiaj mówić. Chcę do Was dzisiaj mówić dalej na temat przebudzenia i na temat zagrożeń, które są związane z przebudzeniem. Pobadałam sobie w ostatnim czasie jeszcze raz historię ludzi przebudzenia, generałów przebudzenia, po to, żeby nie skupić się na ich sukcesach, bo ich sukcesy mnie nie interesują, ponieważ ja znam Jezusa. Wiecie, co mnie interesuje? Ich porażki. A wiecie dlaczego? Bo ja nie chcę ich popełnić. Ja nie chcę popełnić tych samych porażek. Duch Święty jakiś czas temu dał mi słowo, że arogancja na poznanie to w ogóle to jest coś strasznego. Derek Prince kiedyś powiedział coś takiego, że co jakiś czas przychodzi takie zwiedzenie do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, że co się kto nawróci, to chce wszystko robić nowe. A Bóg dał nam spuściznę. Dał nam duchowych liderów, przywódców, ojców i powiedział, abyśmy budowali na ich ramionach. Abyśmy nie musieli wyważać drzwi, które zostały wyważone. Tak? Posłuchajcie, mam potężne sny odnośnie swojej osoby. I w ogóle idę w tym temacie. Wylatuję do Chicago. Nie wiem kiedy, ale lecę. Lecę tam do 20-osobowej grupy. Ja prorokuję to do siebie. Lecę do Chicago na 3 lata. Do 20-osobowej grupy. Nie lubi się ludzi przebudzenia. Znam człowieka. Już dziś nie żyje. Ale był jakimś zarzewiem przebudzenia w Polsce. Kiedy miał 20 lat, trafił na spotkanie zielonoświątkowego kościoła. I podczas spotkania, takiego jak u nas, dostaje słowo. Idź teraz do pastora i powiedz, że jest na spotkaniu. Ślepa kobieta. I odzyska wzrok. I on ma 20 lat. Dopiero niedawno przestał ćpać. Nic nie wie. Nie jest duchowo wyedukowany w ogóle. Nie przeszedł żadnej szkoły wiary. Nic. Nie wiem, czy fundamenty miał prawidłowo zbudowane. Ale wiedział, że Chrystus w nim zamieszkał. Widział płonący krzak. I Bóg do niego mówi, idź do tego pastora. I on poszedł do tego pastora. Dlaczego? Bo był pewien. Wskoczył na scenę i w ogóle mówi, Bóg do mnie powiedział, że jest ślepa kobieta na sali. I w ogóle, jeśli to powiem publicznie, to będzie uzdrowiona. Odzyska wzrok.
Nie podobało to się w tamtym kościele. Wyszedł. Powiedział to. I kobieta odzyskała wzrok. I jako jeden w historii Polski nie przeszedł żadnej szkoły. Nie skończył żadnego WST. I został ordynowanym pastorem. Bo przebudzenie to znaki i cuda, a nie opowiadanie o znakach i cudach. Bo przebudzenie to znaki i cuda, a nie opowiadanie o znakach i cudach. Rozumiecie? Przebudzenie to znaki i cuda. To był bardzo prosty człowiek. Razem ze swoim kolegą, kiedy się nawrócili, wchodzili do mieszkań, nakładali ręce na marihuanę, przeklinali w ogóle jej wpływ i ona usychała. Ale nie trzymał się jak koń dyszla swojego powołania. Zmodyfikował swoje powołanie. I chcę wam powiedzieć coś. Dzisiaj go nie ma i nie ma po nim nic. My go znamy. A wiecie dlaczego? Bo my go osobiście poznaliśmy. I on zapadł gdzieś mi w pamięci. Ale nic po nim nie ma. Choć był moment, że założył bardzo dużo kościołów, choć był moment, że bardzo dużo robił, to dzisiaj nie ma po nim śladu. Nie zostawił nic. Dlatego, że zmodyfikował swoje powołanie. I o tym chcę dzisiaj do was mówić. Chcę mówić, żebyś nie modyfikował swojego powołania. Żebyś wiedział, do czego powołał cię Bóg. Kiedyś powiedziałam na jednym spotkaniu, że jedną z ważniejszych rzeczy w Królestwie Bożym to prawidłowo się odczytać. Prawidłowo się odczytać. Prawidłowe odczytanie to sukces. To sukces. Aby się prawidłowo odczytać. Ja marzę o bardzo dużych rzeczach. Ja marzę, aby na naszych spotkaniach była taka chwała Boża, że ludzie będą widzieć, głusi będą słyszeć, będą ludziom odrastali nogi. A wiecie, o tym trzeba zacząć najpierw marzyć. Marzyć o tym zacząć trzeba. Marzycie o takich rzeczach? Jestem przekonana, że jak tutaj siedzimy, jak wielu z was jest takich, którzy nigdy podczas tego spotkania, które było na przykład uwielbienia, nie wychodzicie i nie mówicie poselstwa od Boga. Rozumiecie? Patrzcie, ten człowiek był pewien tego, co powiedział do niego Bóg. Wyjdź i powiedz, nie bój się, wyjdź. Tam, gdzie Duch Święty, tam wolność. Idź! Idź! Powiedz! My mamy iść, a nie zatrzymywać. Mamy mówić, a nie mówić. Marzę o tym. I tak będzie u nas w kościele. Wiecie, męczymy się wtedy, kiedy są kazania jakieś motywacyjne. Nie chcę do was wygłosić dzisiaj kolejnego czegoś motywacyjnego. Chcę was poruszyć. Chcę poruszyć waszego ducha. Żebyście dalej marzyli. Żebyście dalej pragnęli. Przed nami dopiero przebudzenie. Przed nami przebudzenie. Będziemy oglądać znaki i cuda. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby trzymać się jak koń dyszla swojego powołania. I musisz je znać. I nikt ci tego nie powie. Musisz znać go osobiście. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Musisz wiedzieć, czy jesteś publiczny, czy jesteś do pomocy. Jeśli jesteś do pomocy, to połóż życie. Składę życie. Będę do końca do pomocy. Położę swoje życie. Będę wierny w tym temacie.
poprzez moją pomoc spowoduje, że w ogóle ten dar, który ma być na przecie, będzie widoczny. Ja go wzmocnię. Ja w ogóle tyłem będę jego zabezpieczał. Jeśli jesteś człowiekiem do pomocy, a jeśli jesteś człowiekiem, który jest na przecie, to idź i módl się, aby Bóg dawał ci współpracowników. Pamiętaj o tym, że najpierw jesteś sam. Jesteś liderem swojego powołania. Najpierw robisz rzeczy sam. My nie możemy o tych rzeczach pozapominać. Wiecie, w ogóle badam sobie życie tych przebudzeniowców i w ogóle widzę jedną wielką taką zasadę, że w ogóle diabeł jest stary jak świat. Grzech jest stary, ale ciągle udaje się diabłu podejść chrześcijan tymi samymi rzeczami. Dlaczego? Dlaczego? Bo przychodzi coś takiego jak arogancja. Arogancja. Nie, nie. Wiecie, że człowiek, który jest w błędzie, nie wie, że jest w błędzie. Ja przytaczałam kiedyś taką sytuację, jak my mieliśmy śmieszną, jak Artur w piwnicy wąchał klej. I wąchał ten klej i myślał, że straci wzrok. Po prostu było światło zgaszone. Ja przyszłam, w ogóle włączyłam przełącznik, Artur mówi, wow, widzę. Rozumiecie? Będąc w ciemności, nie wiesz, że jesteś w ciemności. Dopiero musi ktoś przyjść i włączyć ci światło. Dopiero widzisz w ogóle, że byłeś w ciemności. Człowiek zwiedziony nie wie, że jest zwiedziony. Człowiek w błędzie nie wie, że jest w błędzie. Najczęściej ktoś przychodzi i mu o tym mówi. Słuchaj, w błędzie jesteś. I opowiem wam trochę o tych przebudzeniowcach. Przyjaciele, dzisiaj Basia powiedziała o planie, więc ja nie chcę powiedzieć, że Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg namaszcza tylko to, co zlecił. On namaszcza tylko to, co zlecił. I nie mi wiedzieć, co ci zlecił Bóg. Ty musisz wiedzieć, co ci zlecił Bóg. Co Bóg do ciebie powiedział. Co masz robić. Działają proste rzeczy. Nie działają udziwnienia. Działają proste rzeczy. Działa krzyż. To, co dzisiaj Artur zrobił, to działa. Działa krzyż, działa prosta Ewangelia i kiedy badam życie przebudzeniowców, to w ogóle widzę, że w ogóle szli jak wariaci. I co działały? Działały proste rzeczy. Ludzie, przekonani o tym, kim są, wykonywali swoje pierwotne w ogóle powołanie, nie wprowadzali udziwnień do swoich powołań, tak? I rzeczy się działy. Były znaki i cuda. I kiedy czytam o takim jednym człowieku, który potężnie przez niego działał Bóg, jak macie książkę Boży Generałowie, to poczytajcie sobie troszkę o nim. To jest pierwszy ten, który jest opisany. Bóg do niego powiedział takie poselstwo, że masz iść i głosić Ewangelię poganom. O tym, że ja jestem wciąż ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. I coś wam chcę powiedzieć. On tym poselstwem poruszył Chicago. On tym poselstwem poruszył Chicago. Na jego spotkaniach było do 6000 ludzi. Rozumiecie? Na jego spotkaniach było 6000 ludzi. Ludzie nawalali na niego, dlatego że działy tam się znaki i cuda. On nie opowiadał o znakach i cudach, ale tam się działy znaki i cuda. I ludzie do niego walili. I kiedy były spotkania uzdrowieńczo-uwolnieniowe, to ludzie wynajmowali motele, hotele, przydrożne bary, byle co. Kawałek podłogi, aby się tam przespać, aby tam być, aby dotknąć tego człowieka, aby być w tym namaszczeniu, aby być uzdrowionym. Rozumiecie? Zaczął się modyfikować, ale w pewnym momencie zaczął się modyfikować. Zupełnie niepotrzebnie. Wiecie, dlaczego my się dzisiaj o tym dowiadujemy? Dlatego, że ktoś opisał życie tego człowieka, ponieważ ten człowiek pokutował dopiero na łożu śmierci. My wiemy o tym człowieku, ponieważ ktoś
opisał jego życie. Ponieważ ten człowiek w tamtym czasie nie wiedział, że skręca w lewo. Też to chyba Artur kiedyś powiedział, że w ogóle wiecie, o co chodzi. My nie możemy na milimetr zboczyć, jeśli chcemy oglądać znaki i cuda. I jeśli chcemy, aby naszym służbom się powodziło, aby nasze działania były trwałe, to musimy się trzymać jak koń dyszla swoich powołań. Tego, co zlecił Bóg, bo Bóg tylko namaszcza to, co zlecił. I posłuchajcie, co się dzieje dalej z tym człowiekiem. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że grzech jest stary jak świat. Diabeł jest stary jak świat. I my musimy znać jego taktyki. My musimy znać działania diabła. Jak diabeł działa. I ten człowiek na 100% nie porozwalał różnych rzeczy w swojej duszy. Między innymi nie był uzdrowiony w temacie władzy, przekraczał swoje kompetencje. Zaczęło mu się to wszystko podobać. Sukces, który oglądał, przyćmił jego oczy. Sukces przyćmił jego oczy. A wiecie, jak oglądaliście? Jesteśmy kościołem, który ogląda filmy. Więc jak oglądaliście Rockiego z Arturem, dużo razy oglądamy. Tam jest taki motyw, że Rocky dostaje wciry od małolata. Wiecie, od jakiego małolata? Od małolata, który jest najarany. Ma czyste serce. Rozumiecie? Zależy mu na pasie. Dlaczego on pobije Rockiego? Bo Rocky zdobył pas i przestało mu zależeć. Śmieliśmy się kiedyś, nie? Stracił go tygrysa. I małolat do niego podchodzi. Rocky jest pewny. Już tyle nie ćwiczy, bo już nie trzeba. Tak jest, o tak jest w kościele. Już nie będę pilnował w ogóle swojego serca, nie będę w ogóle tutaj, wiecie, nie będę pokutował, nie będę brał autorytetu nad różnymi rzeczami. Mam jakiś tam malutki sukcesik. Teraz to utrzymam to. I tak miał Rocky. Utrzymam pas. Pum! Dostał bombę. Zabrał mu pas. Rozumiecie? I tak się dzieje wielokrotnie z przebudzeniowcami. I gdzie to oglądamy? Na kartach książek ludzi, którzy się wzięli w ogóle i spisali historię ludzi, którzy polegli. Zaczęli w duchu, a skończyli w ciele. I ten facet upadł, choć nie wiedział, że upadł. Rozumiecie? Jak zobaczył, że na jego spotkania przyjeżdża po 6 tysięcy osób. Jak zobaczył, że w ogóle wokół zgromadzenia w ogóle robi się całe miasto ludzi, którzy są zainteresowani jego usługą. Postanowił, że zbuduje miasto Syjon. Kiedyś Artur powiedział, że miasto nie jest zamysłem Boga. A ja powiem więcej. Centralizacja jest z piekła. Amen. Centralizacja jest z piekła. Bóg nie powołał nas do budowania komun. On powiedział, idźcie. Idźcie! Wiecie, że nie zbudowaliśmy tego kościoła po to, żeby się tu gnieździć, ale po to, żeby tutaj wzmacniać się, umacniać się i do przodu. Natomiast facet zwariował, został oślepiony sukcesem. Rozumiecie, nie był wolny w tych tematach. A Bóg proste rzeczy do niego powiedział. Głoś Ewangelię pokazał. I głoś to poselstwo, że ja wciąż ten sam, wczoraj, dzisiaj i jutro. Rozumiecie? Nie zmieniłem się. Jestem wciąż ten sam. Proste poselstwo. I na to proste poselstwo były takie znaki i cuda. Rozumiecie? Ale facet w ogóle nie porozprawiał się z różnymi rzeczami. Zobaczcie. Sukces spowodował to, że jego oczy zostały przykryte. I chciał zbudować miasto Syjon. Powiem więcej. Ogłosił się Eliaszem. Miał ku temu prawo. Bo ściągnął deszcz. Ściągnął nieraz deszcz. Facet ściągał deszcz.
Facet wstawał i powiedział, że w ogóle nie rozpocznę spotkania, jak nie zacznie padać deszcz. Rozumiecie, o czym mówimy? Kiedy mówimy o przebudzeniu, to my mówimy o wielkim Bogu. Nie, tam z kataru mnie uzdrowił. Kolano mi uzdrowił. Nie, ściągamy deszcz. Mnie takie rzeczy interesują. Kiedy byłam teraz w Rotterdamie i prorokini prorokowała do mnie, powiedziała, pociągniesz armię. Pociągniesz armię. I mówi do mnie, wierzysz w to? Ja mówię, wierzę. A wiesz dlaczego? Co miałam powiedzieć? Nie wiem. Chciałam powiedzieć, nie wiem. Ona mówi, bo masz czyste serce. Bo masz czyste serce. Pociągniesz armię. Rozumiecie? Ale my musimy wiedzieć, jakie są zagrożenia. Jakie są zagrożenia. Wiecie, ja w ogóle pytam Boga. Pytam Boga, czy jestem w miejscu swojego powołania. Czy ja jestem w miejscu swojego powołania. I Bóg do mnie powiedział, na ring! Ja cię powołałem na ring, nie na komentatora. Masz być na ringu, masz być na ringu, masz inspirować ludzi swoim życiem. Dalej, dalej. Trzeba też uznać w sobie takie rzeczy jak to, że... Wiecie, ja w ogóle uważam, że przyjście Jezusa jest opóźnione arogancją. Naprawdę. Kiedyś Michał powiedział, że w ogóle taki potworny duch, który dzisiaj działa, to płycizna. A drugi chyba arogancja, ja nie wiem. Arogancja w ogóle to jest coś strasznego. My mamy budować na ojcach. Oni nam zostawili spuściznę. Tak jak byliśmy na Ukrainie, wystąpił apostoł Maldonado. Jakież proste poselstwo miał, pamiętasz? Wziął człowieka i mówi do niego, żeby mu tu chopnął na ramionkę. Wiecie, i wiecie jak to duchowo brzmi, kiedy mówi człowiek, który w ogóle prezentuje coś sobą, rozumiecie? No w ogóle szok. Pokazał nam w ogóle, jak to działa. Tak budujemy. Ty już z moich ramion. Nie z powrotem z podłogi. Wiesz, ty w ogóle z moich ramion. I posłuchajcie o tym pierwszym człowieku. Dalej będę do niego wracała. Chcę zbudować to miasto Syjon, ponieważ co chcę zrobić? Chcę zrobić centralizację i zależy mu w ogóle na tym, żeby utrzymać to, co zdobył przez znaki i cuda. Potworny błąd, bo dalej powinien iść, bo dalej powinien iść. I tak naprawdę wpływ owego człowieka w tamtym czasie się zakończył. Niestety. Wszyscy jego współpracownicy niekoniecznie wiedzieli, że on jest w błędzie. Rozumiecie? Ten człowiek, który opisuje tego człowieka, mówi, nawraca się. On się nawraca na łożu śmierci. I na łożu śmierci w ogóle wygłasza swoje pierwotne kazanie. Wygłasza w ogóle poselstwo o krzyżu i o tym, co wydarzyło się na krzyżu. I o tym w ogóle, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I wiecie, i ludzie, którzy tam byli, nawracają się. Czemu? Bo to było zlecenie od Boga. To było zlecenie od Boga. Nie wiem, jakie ty masz zlecenie od Boga. Ja wiem, jakie ja mam zlecenie od Boga. I nigdy nie wolno nam się dać podejść drugoplanowymi rzeczami. Rozumiecie? Facet dał się podejść innymi rzeczami, tymi, o których mówiłam. Władza, w ogóle źle zrozumiane kompetencje, w ogóle nie zrozumiał, to ewidentnie apostoł, ale ewidentnie nie zrozumiał tego apostolstwa. Być może też nie miał od kogo się uczyć, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale wiecie, jako kto umiera? Jako szarlatan. Umiera jako szarlatan. Potem to w ogóle kazał uszyć sobie strój. Siedział jak wariat. W takich pompach. To się śmiać tylko można. Miał brodę, czapkę, jak jakiś pod, pompy z dzwoneczkami. Wiesz, w ogóle popatrzyłam na to, mówię, chłopcie, w ogóle mogłeś iść jak burza. Wiesz, mógł iść jak przecinak. Ale nie poszedł. I dopiero się w ogóle upamiętuje na łożu śmierci. Głosi pierwotne słowo. Takie, jakie Bóg do niego powiedział. Teraz zobaczcie, gdzie jest ta siła i gdzie jest ta potęga. Potęga jest w prostocie. W prostocie. Nie w udziwnieniach. W
prostocie. Prosta Ewangelia działa, krzyż działa, to działa, co działa, wywalanie duchów, uzdrawianie ludzi. Czemu duchy przychodzą? Bo jest napisane, że będą przychodzić, a my mamy je wywalać. Oby skutecznie. Sukces masz, bo masz Jezusa. Masz sukces. Ja na przykład, wiecie, ja bardzo skupiłam się na ich porażkach. Na tym w ogóle, co spowodowało, że ich nogi zostały w ogóle podcięte. Rozumiecie? Inni ludzie tam są opisani też. Z innych powodów. Gdzie indziej w ogóle strzelił ich diabeł. Rozumiecie? W inne w ogóle chore miejsca duszy. W inne chore miejsca dusz. To jest dla nas ogromny przywilej, że mamy tak potężny materiał, tak potężną spuściznę, że możemy czytać świadectwa ludzi, rozumiecie, którzy byli, odegrali kluczowe role w przebudzeniu, ale gdzieś poupadali. Bierzemy przykład z ich porażek. Tam kiedyś ktoś u nas w kościele powiedział: Boże generałowie, ich sukcesy, a Artur mówi, ale jest dopisane i porażki. I porażki, bo tam były porażki, bo tam były porażki. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś wychodzi ze swojego miejsca, to natychmiast przychodzi drugi i bierze w ogóle, bo wakat jest wolny. Wiecie, wakat jest wolny i ktoś inny wchodzi i ktoś inny w ogóle zaczyna działać. Działają proste rzeczy, przyjaciele. Proste rzeczy działają. Należy rozpoznać swoje powołanie i trzymać się swojego powołania. Tego, do czego powołał cię Bóg. Tego, do czego powołał cię Bóg. Wiecie, ja się muszę wyprostować. Ja niosę ogień przebudzenia. Niosę ogień przebudzenia i nie puszczę go. Mam być na ringu. Mam być na ringu. I jeśli ty jesteś w takim miejscu, że niesiesz też ogień przebudzenia i przychodzi moment do twojego życia, że zaczynasz uczyć ludzi, to ucz tych ludzi, ale dawaj na ring. Ale dalej dawaj na ring. Dalej bądź na ringu. Pokazuj dalej, jak się walczy. Bądź dalej pionierem. Dalej pokazuj. Wiecie, o co chodzi? Przebudzenie potrzebuje ludzi, którzy je poprowadzą. Ludzi, którzy je poprowadzą. Część z was jest z przodu, a część z was ma być z tyłu i zabezpieczać w ogóle tereny. Nie umniejsza to cię w ogóle. Absolutnie. Wiecie, czemu o tym mówię? Bo takie moje zadanie. Bo taka moja rola. Taka moja rola, aby wyprostować nadwyrężenia, aby nakierować nas na prawidła Boże. Taka jest moja rola. Niekoniecznie ona się podoba, w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, ale kiedyś też napisałam, że chyba niekoniecznie mnie interesuje, czy ktoś powie aleluja lub amen na to, co ja powiem. Wiem, że mówię prawdę. Wiem, że mówię prawdę. Ja w ogóle weryfikuję siebie z tym słowem. To są dla mnie bardzo ważne rzeczy. Rozumiecie? To są dla mnie mega istotne rzeczy. Zwycięstwo masz, bo masz Jezusa. Rozumiesz? Czemu też badam życie w ogóle tych ludzi? Ponieważ w Biblii jest napisane, żeby badać początek i koniec życia ludzi. Początek i koniec życia ludzi. Jest szereg ludzi, którzy skończyli dobrze, ale jest szereg ludzi, którzy tylko i wyłącznie rozpoczęli coś, ale nie dokończyli tego. Poupadali gdzieś, rozumiecie? Poupadali z różnych powodów. Zachęcam was, żebyście sobie w ogóle przeczytali w ogóle tą książkę. Ona jest gruba, ale jest świetnie opisana. Jest opisana w ogóle w takiej, wiecie, kanwie w ogóle świadectw, przygód w ogóle. Świetnie się ją w ogóle czyta. Czytaj i w ogóle zgłębiaj też. Wiecie, ja tam mega w ogóle bardzo dużo rzeczy w ogóle pozapisywałam. Między innymi, jak się dowiedziałam, że w człowiek, o którym wam opowiadałam, że postanowił zbudować miasto, to w ogóle Duch Święty mi przypomniał tą rzecz na temat centralizacji. Że centralizacja nie jest z nieba. Nie jest centralizacja z nieba. Mamy iść. My mamy iść i szerzyć królestwo.
my jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, tak? Ale my mamy iść i mamy szerzyć Królestwo. Wiecie, że świat czeka na objawienie się synów i córek Bożych. Tak jak wcześniej tutaj dzisiaj było mówione, świadomych swojego powołania. My musimy być świadomi swojego w ogóle powołania. Wiecie, bo inaczej to jest to słabe. To jest to słabe. Słabe jest, kiedy człowiek nie jest pewien Boga i nie jest pewien tego, co ten Bóg do niego mówi. Rozumiecie? Ja mam coraz więcej w ogóle takiej... Z uwagi na to, że już jakiś czas chodzę z Bogiem, jest dla mnie bardzo ważne słowo, które do mnie mówi Bóg. Że ja w ogóle wiem, że to się wydarzy. To już nie jest takie dla mnie, wiecie, w kit dmuchnął, ktoś coś powiedział, poszło. Ja to natychmiast zapisuję. Ja mówię, będzie tego realizacja. W ogóle będzie tego realizacja. Ja w ogóle, Boże, dziękuję Ci, że będzie tego realizacja. Posłuchajcie. Ten akt porwania Biblii to nie był tylko akt, żeby go porwać i po prostu porwać Biblię. To w ogóle nie o to chodziło. Naszym wrogiem jest teoria, a naszym przyjacielem praktyka. I ja bardzo poważnie do tego podchodzę i będę w ogóle to powtarzała, ponieważ proroctwa, mówiłam to jakiś czas na jednym z uwielbień, proroctwa przypominamy. Czemu? Ponieważ one pokazują nam kierunek. Przypominamy proroctwa, bo one nam pokazują kierunek. To było poselstwo, że nie idziemy w kierunku teorii, idziemy w kierunku praktyki. Idziemy w kierunku praktyki. Mamy praktykować to, co wiemy. Przesłuchałam też sobie ostatnio proroctwa, które było Dominika Artura, które powiedział Sergio Giusti. Nie uważam, że przyjechał do nas od tak sobie. Uważam, że był to prorok, ponieważ tak go zaprosiliśmy. Tak się modliliśmy i tak go zaprosiliśmy. I powiedział do nas, diabeł chce was zabić. Diabeł nie chce podciąć pędzi nam. Diabeł chce nas zabić. On nie chce nas chwilowo ogłuszyć. On nie chce nam przyćmić wzroku. On nie chce nam dać kopa. On chce nas zabić. Co chce zrobić? Chce nas wyeliminować. Diabeł chce nas wyeliminować. Diabeł chce wyeliminować ludzi przebudzenia. Dlatego musisz stać na straży swojego powołania. Drugoplanowe rzeczy to drugoplanowe rzeczy. Priorytet w twoim życiu to wypełnić twoje powołanie. Masz wypełnić swoje powołanie. Do tego podporządkować całe swoje życie. Wiesz, jak powiedziałeś Bogu tak, to teraz działaj. Jak powiedziałeś A, to powiedz B. Powrócę jeszcze do proroctwa. Zbierz sobie słowa, które zostały do ciebie wypowiedziane. Jeśli nie odczytujesz w ogóle ty wewnątrz siebie swojego powołania, to w ogóle Bóg ci powiedział przez prorocze poselstwo, kim na przykład jesteś. Zbierz sobie te rzeczy i zobacz, czy ty w ogóle idziesz w kierunku swojego powołania. Wiecie, kiedy ja w ogóle odczytuję sobie słowa, które powiedział do mnie Bóg kilkanaście lat temu, 4 lata temu, 2 lata temu, to na podstawie tych słów mogę zobaczyć, czy ja w ogóle idę prawidłowo. Czy ja tak naprawdę w ogóle dzierżę dalej swoje powołanie? Czy ja gdzieś zeszłam z boku? Czy ja jestem dalej na ringu? Czy jestem jakimś komentatorem? Czy jestem na ringu?
Czy jestem zabrudzona od krwi, bo walczę? Czy nie? Stój na straży swojego powołania. To jest bardzo ważne. To jest sukces dla twojego życia. To jest gwarantowany sukces. Stój na straży swojego powołania. I nie bój się. I wiedz, że w ogóle to, co Bóg rozpoczął w twoim życiu, to również dokończy. Chciałabym, żebyśmy się pomodlili. Żebyśmy wzięli autorytet nad wszelkimi drugoplanowymi rzeczami, które próbują zbić nas, mnie i ciebie, z tego, żebyś nie widział oczywistych rzeczy odnośnie twojego powołania. Hola rabasa, koloro robosy, telerelebesze, ura rabasa, kanaramasa, toloro robosto, toloro robosta, hokala rabasa, toloro romosto, koloro romosto. Ojcze, ja uwielbiam ciebie, ja dziękuję ci za to słowo, ja dziękuję ci za twoje namaszczenie. Chora masa, kolorono mosso, tolorono mosso, kelerene mese. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelkim rozproszeniem, nad wszelkim rozkojarzeniem, nad wszystkim tym, co próbuje ludzi wybić ich z tego, że oni nie widzą swoich powołań, że nie idą w kierunku swojego powołania. My bierzemy nad tym autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa. Choma ketara masa, kolorono mosso, ketara rabasa, tolorono mosso, kolorono masa, kanarana masa. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie widzieli prosto, aby ludzie widzieli oczywiste rzeczy, aby każdy rozpoznał swoje powołanie. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Amen.